I oto po kilku tygodniach wspaniałego futbolu faza rozgrywek drużynowych dobiega końca. Ależ fantastyczna atmosfera na stadionie. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Dobre przejęcie, brawo. Patent. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Boateng. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Jest szansa na dośrodkowanie. Świetne wejście na skrzydle. Out, piłka dla Schalke. Boateng. Pereira, Luka Modric, Cristiano Ronaldo teraz. Cristiano Ronaldo jest znany z tego, że najbardziej interesuje go gra z przodu, jak najbliżej bramki przeciwnika. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Polański, dobre podanie. Boateng. No, już blisko pole karne. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Boateng. Mamy rzut wolny dla Schalke. Modric. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Dobry atak flanką. Boateng. Huntelaar.
Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Czy to jest okazja? Troszkę celniej i objęliby prowadzenie. Gareth Bale, Danilo, Polański, Pereira. Brawo, pierwszy gol w tym meczu. Prowadzą. Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Widać, że kapitalnie główkuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Doczekaliśmy się pierwszej bramki w tym spotkaniu. No może ona ożywi grę. Szkoda, że tak długo trzeba było czekać. Cristiano Ronaldo teraz. Efektowne, świetne podania i dokładne. Teraz Cristiano Ronaldo. Oszukał obrońcę. Czy to wykorzysta? Szansa! Modric, Pereira, no i mamy dobry, udany odbiór i sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Zdobywają bramkę. Proszę, wyfrunął w górę jak ptak, a uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Znakomicie rozegrany ten rzut rożny. Spójrzmy na to z innego kąta. Huntelaar, Boateng. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Zupełnie nieudany wślizg, niebezpieczne to było. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. Dobrze uderzona z wolnego, ale też dobrze interweniuje bramkarz. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie keine persönlichen Gegenstände unbeaufsichtigt, wenn Sie Ihre Plätze verlassen.
Piłka w siatce. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, przypominam, że Galacticos prowadzą. Rozpoczynamy drugą połowę. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Farfan. Dośrodkowanie. Potęg! Świetnie, brawa dla bramkarza. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Cross. Toni Kroos. Farfan. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? To był strzał, ale chyba rozpaczy. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą jeszcze wrócić do gry. Powtórka przekonuje, że podjął dobrą decyzję. Niewiele brakowało, a zaskoczyłby bramkarza strzałem z dystansu. No, w powtórce widać, że trudno o precyzję z takiej odległości. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Marcelo. Wymieniają piłkę między sobą. Boateng. Toni Kroos. Seria pięknych podań. Kroos. Boateng. Boateng. Pereira. Ślisk, co z tego wyniknie? Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Brawo, ładnie podał. Czyt uderza. Kapitalnie bramkarz. I będzie rzut rożny. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Miał żółtą kartkę na koncie, cały czas grał bardzo ostro i trener postanowił zdjąć go z boiska. Słusznie. Benzema. Pereira.
Marcelo. Cristiano Ronaldo ponownie dostaje piłkę. Rodriguez. Jest zawodnik. Fantastyczna sytuacja. Jest okazja. Bramkarz pokazuje, aby podeszli wyżej. Tylko czy to cokolwiek da? Odzyskali piłkę w środku pola. Farfan. Gareth Bale. Pereira. Rodriguez. Rodriguez. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Ależ piękna bramka. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. Potrzeba by chyba cudu, żeby wybronić taki strzał. Spójrzmy na to z innego kąta. Zmieniony zostaje Benzema. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Boateng. Fatalne podanie, no i strata. Boateng. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. To podanie przejęte przez obronę. Oddaje strzał. A jak niewiele zabrakło słupek. Wyraźne zwycięstwo. 3-0. Piękna wygrana, w dodatku bez straty bramki. Bramkarz i obrońcy zasłużyli na pochwały. Pasjonująca walka już zakończona. Aż wierzyć się nie chce, że to już koniec tego spotkania. Moglibyśmy patrzeć i patrzeć, no i delektować się ich grą. Przychodzi mi tylko pożegnać się z Państwem, a więc dobrej nocy. Komentował ten mecz Dariusz Szpakowski. Zdobywają bramkę. Gol! Pokonał bramkarza. Gol!